Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy krokiety ziemniaczane z mięsem i pieczarkami. Tutaj w garnku gotuję kilogram ziemniaków. Ziemniaki gotuję 25 minut w osolonej wodzie. Na patelni mam łyżkę tłuszczu. Tutaj mam 30 deko zmielonej łopatki, 30 deko pieczarek, jedną cebulę i zieloną pietruszkę. To przysmażymy, odparujemy nadmiar płynu, będziemy dusić około 20 minut. Doprawimy solą, pieprzem, słodką papryką. A do ziemniaków, ziemniaki ugotowane, przepuszczę przez praskę, dołożę 10 deko sera i 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Teraz należy pokroić cebulę w drobną kosteczkę i podsmażyć na rozgrzanym tłuszczu. I do cebuli dodam pieczarki, oczywiście pokrojone, i mięso. Tak, cebulę już mam pokrojoną, przekładamy na rozgrzany tłuszcz i podsmażamy z mięsem. A pieczarki zetrę na tarle o dużych oczkach. I dołożę do mięsa. Na sam koniec dołożymy zieloną pietruszkę. Pamiętamy o mieszaniu, aby nam się nie przypaliła ani cebula, ani mięso. Pieczarki już mam starte. Dokładamy do mięsa. Pieczarki mają dużo płynu w sobie, więc one będą i doprawimy solą, pieprzem, słodką papryką i tak jak wspominałam, odparowujemy nadmiar płynu. Dusimy 10 minut. Tak to wygląda. Jeżeli mamy farsz za suchy, to należy podlać niewielką ilością wody. Ale pieczarki mają dużo płynu, więc ten farsz będzie idealny. Podsmażamy. Ziemniaki przepuściłam przez praskę. Dodajemy starty ser. Ser starłam na tarce o drobnych oczkach. Dodajemy mąkę ziemniaczaną i jajko. I masę ziemniaczaną należy dokładnie wyrobić. A tutaj mamy farsz. Farsz jest odparowany płyn. Tak jak wspominałam, dusiłam 20 minut i do zimnego farszu
dodaję posiekaną zieloną pietruszkę i farsz należy dokładnie pomieszać. I teraz masę ziemniaczaną musimy bardzo dokładnie połączyć i będziemy formować krokiety. I krokiety obtoczymy w mące i będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Na patelni mam tłuszcz. Tłuszcz dowolny, jaki w domu używamy. Jedni używają smalec, jedni używają olej. To już jest dowolność. Tak, masa ziemniaczana już jest idealnie połączona. Bierzemy porcję ciasta, pokażę jak, spłaszczamy, do tego ciasta dajemy łyżkę farszu, zlepiamy tak i obtoczymy w mące i będziemy smażyć, tak jak już wspominałam, na rozgrzanym tłuszczu. Następna porcja farszu, ciasta. I to po prostu zlepiamy. Dociskamy, formujemy i tak to wygląda krokiet i obtaczamy w mące. Możemy to jeszcze delikatnie spłaszczyć. O, i tak zrobię z pozostałą częścią krokietów. I tak oto krokiety mamy wyporcjowane i teraz będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Z jednej i z drugiej strony. Tak to wygląda i smażymy z jednej i z drugiej strony. I tak oto krokiety ziemniaczane z farszem, mięsem i pieczarkami mamy usmażone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. I tak mamy fantastyczne danie. Tak wyglądają w przekroju krokiety z mięsem i pieczarkami.